Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej zatytułowanej Człowiek kontra smog. Za chwilę zaprezentujemy wyniki najnowszej kontroli dotyczącej ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W dzisiejszej konferencji udział biorą prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i koordynator całej kontroli, doradca ekonomiczny z krakowskiej delegatury, pan Mariusz Gorczyca. Szanowni Państwo, konferencję podzieliliśmy na dwa etapy. Pierwsza część to jest część merytoryczna, gdzie pan prezes przedstawi najważniejsze założenia najnowszej kontroli. Druga część to są oczywiście pytania do obu panów i jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji. Panie prezesie, oddaję panu głos. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Nie mam żadnej wątpliwości, że dzisiaj prezentując Państwu raport z kontroli dotyczącej ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, prezentujemy Państwu najważniejszy tegoroczny raport z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli i niewątpliwie najszerszy, najobszerniejszy. Dzisiaj prezentujemy Państwu jego pierwszą część, jutro będzie kontynuacja, a przed końcem roku uzupełnimy jeszcze to o informacje z kontroli międzynarodowej, która równolegle się toczyła z tymi ustaleniami w ramach kontroli krajowej, w ramach której przyjrzeliśmy się problematyce ochrony powietrza w kilkunastu krajach europejskich. Jak Państwo pamiętacie, już w 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę dotyczącą ochrony powietrza i oceniła, że działania organów władzy publicznej na rzecz ochrony powietrza w Polsce były nieskuteczne. Niemal 4 lata po tamtej kontroli Izba ponownie publikuje raport w tym temacie. Tym razem jednak oprócz wyników kontroli w poszczególnych jednostkach, które kontrolowaliśmy, ministerstwach, urzędach marszałkowskich, w poszczególnych gminach, zawiera on dodatkowo dogłębną analizę skuteczności funkcjonowania całego systemu ochrony powietrza w Polsce z uwzględnieniem działań realizowanych zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Problem smogu dotyka nas wszystkich, niezależnie od tego, gdzie w Polsce mieszkamy, a także, co jest niezwykle istotne, propozycje niezbędnych działań wynikające ze stwierdzonego stanu faktycznego w badanych podmiotach, ale także, co podkreślam, przeprowadzonych analiz, zarówno takich działań, które są możliwe do realizacji niezwłocznie, jak i w dalszym horyzoncie czasowym, umożliwiającym zdaniem NIK uzyskanie zdecydowanej poprawy jakości powietrza w perspektywie długofalowej. Za chwilę Państwo zobaczycie działania, które podzieliliśmy na działania, które trzeba podjąć natychmiast, działania, które trzeba podjąć w średniookresowej perspektywie kilku lat i te, które są działaniami długookresowymi, ale bez podjęcia których również poprawa nie nastąpi. W informacji o wynikach kontroli wykorzystaliśmy m.in. materiały i dane dotyczące kontroli z 24 dodatkowych jednostek. To są informacje, które pozyskiwaliśmy w trybie artykułu 29 ustawy o NIK, czyli podmiot jest zobowiązany do odpowiedzi. Także wyniki kontroli zleconych w trzem wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska w wybranych gminach. Kontrolę robił WIOŚ, ale na nasze zlecenie, ona dodatkowo i pod naszym nadzorem uzupełniła ten raport, a także korzystaliśmy z ekspertyz zewnętrznych wykonanych na zlecenie NIK, m.in. w zakresie oszacowania efektów ekologicznych, wpływu warunków meteorologicznych czy pomiarów jakości powietrza wewnątrz budynku. Dlaczego podjęliśmy kontrolę? Proszę Państwa, podjęliśmy kontrolę, ponieważ konsekwencje przebywania stale lub długookresowo w zanieczyszczonym środowisku, wdychania zanieczyszczonego powietrza są różnorakie. W wymiarze zdrowotnym to są problemy związane z pamięcią, z koncentracją, wyższy poziom niepokoju, stany depresyjne, zmiany anatomiczne w mózgu, choroba Alzheimera, przyspieszone starzenie się czy problemy z układem nerwowym czy udary mózgu. To są także problemy związane z oddychaniem, z podrażnieniem oczu, nosa, gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok. To są choroby kardiologiczne, zawały serca, nadciśnienia tętnicze, choroby niedokrwienne serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca. To jest astma, rak płuc, przewlekła choroba płuc, częste infekcje dróg oddechowych czy bezpłodność, a nawet obumarcie płodu czy przedwczesny poród. To są wszystko konsekwencje, które eksperci
bezpośrednio czy pośrednio wiążą z przebywaniem w zanieczyszczonym powietrzu. Czyli można powiedzieć, że jakość powietrza jest jednym z kluczowych elementów determinujących jakość i długość życia obywateli i wprost wpływa na ryzyko chorób nowotworowych, sercowo-naczyniowych, chorób mózgowo-naczyniowych czy układu oddechowego. Jak wygląda sytuacja dzisiaj Polski na tle innych państw europejskich? W kontroli wykorzystaliśmy dane o skutkach zanieczyszczenia powietrza z instytucji zagranicznych, WHO, Światowej Organizacji Zdrowia czy Europejskiej Agencji Środowiska. Żaden ze skontrolowanych podmiotów, mówię o tym ze smutkiem, bo jeżeli mówimy o poprawie, to nie ma poprawy bez pierw uczciwej diagnozy i oceny, w jakim miejscu jesteśmy, a taką ocenę można dokonać w oparciu wyłącznie o rzetelne, wiarygodne dane. Żaden ze skontrolowanych przez nas resortów w Polsce, kontrolowaliśmy Ministerstwo Środowiska, Energii, Przedsiębiorczości, nie dokonywał takich szacunków we własnym zakresie. Na przykład, aby zapewnić dane na poziomie poszczególnych województw związanych z zanieczyszczeniem powietrza, a odpowiedzialnych, mówię o województwach, za opracowanie programów naprawczych. Zanieczyszczenie powietrza oprócz chorób przedstawionych na poprzednim slajdzie w skrajnej formie może doprowadzić, tak jak mówiłem, do przedwczesnych zgonów. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powietrza prowadzi rocznie do 7 milionów przedwczesnych zgonów na świecie. W Polsce oceniamy, że jest to około 46 tysięcy zgonów przedwczesnych. W Unii Europejskiej, w krajach europejskich to jest ponad 400 tysięcy zgonów. Ale proszę Państwa, zwróćcie uwagę na ten slajd. Mówimy oczywiście o wymiarze, o tragedii w wymiarze ludzkim, ale mówimy także o ogromnych kosztach ekonomicznych. Ekonomiczne skutki przedwczesnych zgonów spowodowane zanieczyszczeniem powietrza zostały przez WHO szacowane w Polsce na prawie 13% PKB. Niepodjęcie działań związanych z ograniczeniem problemu związanego z zanieczyszczeniem środowiska to jest sytuacja, która oddziaływuje skrajnie niekorzystnie na całą gospodarkę, na wzrost gospodarczy, także na zamożność wszystkich obywateli. Czyli można powiedzieć, że jest to także jeden z kluczowych elementów, który ma wpływ nie tylko na zdrowie i życie obywateli, ale także na gospodarkę. Co i kogo kontrolowaliśmy? Podstawowym celem kontroli było sprawdzenie, czy podmioty publiczne w Polsce podejmują prawidłowe i skuteczne działania w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Skontrolowaliśmy, tak jak powiedziałem, trzy ministerstwa. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Skontrolowaliśmy 5 urzędów marszałkowskich. Do próby dobraliśmy w sposób szczególny województwa z południa Polski. Za chwilę się Państwo przekonacie dlaczego. A także 2 województwa, które mają duży problem z zanieczyszczeniem powietrza, czyli województwo łódzkie w centralnej Polsce i województwo mazowieckie. Kontrolą objęliśmy również także poza poziomem regionalnym, czyli właśnie urzędami marszałkowskimi na poziomie województw, także poziom lokalny, urzędy miast i gmin. Badania kontrolne skoncentrowaliśmy na działaniach mających na celu ograniczenie emisji substancji stanowiących największy problem jakości powietrza w Polsce. To są pyły zawieszone, PM10 i PM2,5, benzoapiren oraz dwutlenek azotu. Jaki stwierdziliśmy stan? Jaka jest jakość powietrza w zakresie pyłów zawieszonych w Unii Europejskiej? Widać to na tym slajdzie. Polska jest czarnym punktem na mapie Europy. Jesteśmy tym krajem, który w poszczególnych kategoriach albo jest na pierwszym miejscu, żeby nie było wątpliwości, niechlubnym pierwszym miejscu najbardziej zanieczyszczonego państwa w Europie w kontekście określonych kategorii rodzajów pyłów czy zanieczyszczeń, albo jesteśmy w grupie 2-3 państw najbardziej zanieczyszczonych. I niestety od tego muszę rozpocząć opis rzeczywistości. Od czasu poprzedniej kontroli NIK dotyczącej problematyki ochrony powietrza z 2014 roku, sytuacja Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej nie uległa poprawie. Spośród wszystkich krajów Unii to właśnie w Polsce występują jedne z najwyższych wskaźników zanieczyszczenia powietrza w zakresie pyłów. Znacznie lepsza była sytuacja Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w jednej kategorii. Chodzi o zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu. Tutaj przekroczenia dopuszczalnego poziomu występowały w 4 miastach. To są Katowice, Kraków, Warszawa i Wrocław. Ale poziom tych przekroczeń był
dosyć wysoki, bo często była to nam niemal dwukrotność przekroczenia norm dopuszczalnych. Proszę Państwa, i tak w poszczególnych kategoriach rodzajowych zanieczyszczeń. Jak wygląda sytuacja z benzoapirenem? Benzoapiren, przypomnijmy, jest substancją rakotwórczą. Niestety jego stężenie w Polsce jest absolutnie najwyższe w całej Unii Europejskiej. Warto tutaj podkreślić, że poziom docelowy dla tej substancji ustalony w Unii Europejskiej i obowiązujący w Polsce jest różny. W Polsce to 1 nanogram na metr sześcienny. Jest on ponad 8-krotnie wyższy niż poziom zalecany przez WHO, które zaleca 0,12 nanograma na metr sześcienny. Zwróćcie Państwo uwagę. Polska norma mówiąca o prawidłowości lub o zanieczyszczeniu jest 8-krotnie wyższa, dopuszczająca 8-krotnie wyższy poziom zanieczyszczenia niż ten, który zaleca Światowa Organizacja Zdrowia jako poziom dopuszczalny z uwagi na to, żeby nie szkodzić ludziom przebywającym w takim powietrzu. W Polsce mamy 8-krotnie wyższą normę niż tą zaleconą przez Światową Organizację Zdrowia. Musimy pamiętać, że sytuacja w Polsce jest zróżnicowana. Jakość powietrza w Polsce pod względem odnotowywanych stężeń pyłów PM10, PM2,5 i benzoapirenu wskazuje istotne zróżnicowanie regionalne. Generalnie najgorszą jakość powietrza obserwuje się na południu Polski, a najlepszą w pasie północnym, podczas gdy w środkowej części kraju jakość ta jest umiarkowana i także zróżnicowana od różnych części województwa. Związane jest to w szczególności z odmiennymi warunkami meteorologicznymi, geograficznymi, które mają istotny wpływ na sposób i możliwość rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Mówimy oczywiście o rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza. Wbrew występującym niekiedy opiniom, przedstawione zróżnicowanie nie oznacza, że na północy Polski czy w centralnej Polsce nie występują problemy z dotrzymaniem poziomów normatywnych określonych dla tych substancji. Możecie Państwo to zaobserwować na tym slajdzie. Po prostu występują one rzadziej. Można powiedzieć, że jedynym miejscem Polski w miarę czystym to jest Podlasie, ale też z wyłączeniem na przykład Białego Stoku. Jaki stan stwierdziliśmy w kontekście najbardziej zanieczyszczonych miast w poszczególnych województwach pod względem poziomów PM10 i benzoapirenu odnotowanych w 2016 roku? To są ostatnie całościowe dane. Przedstawione grafiki potwierdzają, że najgorsza jakość powietrza generalnie występuje na południu. Niemniej jednak na pozostałym obszarze kraju również odnotowywane są znaczne przekroczenia wartości normatywnych, na przykład miasto z województwa pomorskiego, Starogard Gdański, niemal 3-krotne przekroczenie wskaźnika dla stężeń dobowych pyłów PM10, a nakło nad Notecią to dla odmiany województwo kujawsko-pomorskie, gdzie poziom docelowy benzoapirenu został przekroczony 8-krotnie. Zwróćcie Państwo uwagę, nie ma tak naprawdę czystych miejsc na mapie Polski, są tylko takie, w których te przekroczenia są rzadsze, a przekroczenie samych norm jest po prostu czasami mniej rażące niż na terenie południa kraju. Dane te wyraźnie wskazują, że działania naprawcze nie mogą się ograniczać jedynie do części obszaru kraju, ale powinny być powszechne. Także z uwagi na emisję napływową, która może istotnie wpływać na jakość powietrza w sąsiadujących województwach. Zanieczyszczenie powietrza nie zna granic powiatów, gmin czy województw, bo jest zanieczyszczeniem powietrza i ma to do siebie, że powietrze i zanieczyszczenia w związku z tym oczywiście się przemieszczają. Potwierdzają to również wnioski NIK-u, że pewne rozwiązania powinny być projektowane i wdrażane na poziomie krajowym, jak na przykład standardy jakości paliw stałych, jednolita metodyka opracowywania regionalnych programów ochrony powietrza, a także sygnalizowana przez Izbę potrzeba wzmocnienia koordynacji w celu zapewnienia spójności rozwiązań przyjmowanych na różnych poziomach krajowym, regionalnym i lokalnym. Jaki stwierdziliśmy stan? Zaczniemy ten opis od ministerstwa chyba najistotniejszego, bo chociażby z nazwy ono powinno być tym, która w sposób szczególny odpowiada za problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, czyli Ministerstwa Środowiska.
Minister środowiska w okresie objętym kontrolą nie podejmował aktywnych, adekwatnych do skali problemu działań na rzecz kształtowania polityki ochrony powietrza kraju oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania niektórych elementów systemu ochrony powietrza. Zastrzeżenia NIK dotyczyły w szczególności nieprzeprowadzenia analizy kosztów i korzyści, brak pełnych i szczegółowych danych o faktycznych i wymaganych kosztach działań naprawczych oraz kosztach zewnętrznych złej jakości powietrza. Nie zapewnił jednolitej metodyki sporządzania programów ochrony powietrza, tak zwanych POP-ów, oraz nieustanowienia obowiązku określenia w tych programach wskaźników umożliwiających ocenę stopnia realizacji wykonywanych działań naprawczych, czyli efektów ekologicznych. Trudno mówić o jakimkolwiek skutecznym programie, jeżeli nie ma nim wskaźników, mierników, które trzeba zrealizować, żeby mówić, że mówimy o pewnym postępie, czyli o polepszaniu stanu zanieczyszczenia powietrza. W kontekście Ministerstwa Środowiska także uważamy za niewystarczające działania podejmowane w celu zapewnienia spójności i ciągłości źródeł finansowania dla likwidacji niskiej emisji. Krytycznie oceniamy likwidację programu KAWKA. Uważamy także, że zmiany złagodzenia w porównaniu do zapisów Krajowego Programu Ochrony Powietrza stanowiska dotyczącego zaproponowanych przez Ministra Energii parametrów jakości paliw stałych, czyli też krytycznie oceniamy to złagodzenie stanowiska. Nasze zastrzeżenia dotyczą także sposobu realizacji wniosków pokontrolnych NIK związanych z ochroną powietrza, czyli niezapewnienia osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, a także braku analizy problemów dotyczących pobierania opłaty miejscowej, mimo że te kwestie są ściśle związane z jakością powietrza. Do tego problemu jeszcze wrócimy. Powtórzę, bardzo ważną jest to niezapewnienie jednolitej metodyki sporządzania programów ochrony powietrza, który i także nieuwzględnienie takich samych wskaźników, co uniemożliwia ocenę stopnia realizacji wykonywanych działań naprawczych. Minister środowiska jako organ posiadający kompetencje do zaproponowania zmian w funkcjonowaniu podstawowych elementów systemu ochrony powietrza nie wykorzystał swoich uprawnień do stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających poprawę jakości powietrza na terenie Polski. Nie podjęto starań w celu ustalenia kluczowych wielkości dla przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści niezbędnego procesu naprawczego. Minister środowiska nie dysponował pełnymi, z uwzględnieniem wszystkich rozproszonych źródeł finansowania, danymi o wydatkach publicznych na ochronę powietrza, faktycznie zrealizowanymi i przewidywanymi w stosunku do potrzeb, a także w ograniczonym zakresie posiadał informacje o kosztach zewnętrznych powodowanych niedostateczną jakością powietrza. Resort środowiska nie prowadził także analizy tempa i rezultatów działań naprawczych w poszczególnych regionach. Tym samym nie wiedział, że w części programów ochrony powietrza w ogóle nie przewidziano wskaźników umożliwiających taki pomiar. Równocześnie minister środowiska, opracowując zasady sporządzenia programów ochrony powietrza wskazanych w odpowiednim rozporządzeniu, nie ustanowił jednolitej metodyki sporządzania tych programów oraz nie wprowadził wymogu określenia w nich wskaźników umożliwiających ocenę stopnia realizacji wykonywanych działań naprawczych, na przykład w postaci docelowych efektów ekologicznych. Przygotowując projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące uchwał antysmogowych, minister środowiska nie zapobiegł ryzykom wynikającym z możliwości nieuzasadnionego przyjęcia przez sejmiki województw odmiennych standardów dla kotłów, a także jakości stosowanych paliw. Faktycznie w poszczególnych regionach objętych kontrolą przyjęto nieco inne parametry dla kotłów na paliwo stałe, a także w różny sposób zdefiniowano ograniczenia mające prowadzić do wyeliminowania stosowania najgorszej jakości węgla. Nie ma skutecznej walki ze smogiem, jeżeli nie będzie jednolitych kryteriów, takich samych zasad, opisanych według jednolitej metodologii wskaźników. Zdaniem NIK różnice te nie znajdują uzasadnienia w specyfice danego regionu, ponieważ zgromadzone w toku kontroli dane wskazują jednoznacznie, że na przekroczenie wartości normatywnych stężeń PM10, PM2,5 oraz benzoapirenu na tych obszarach miały wpływ dokładnie takie same czynniki. Jakie mamy wnioski kierowane do Ministerstwa Środowiska? Wykonano wniosek NIK-u dotyczący zwiększenia liczby kontroli przez WIOŚ. To jest wniosek jeszcze z poprzedniej kontroli w zakresie realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza, ale
Równocześnie nie zapewniono mechanizmów do skutecznego wykonywania działań nadzorczych i stosowania sankcji przewidzianych w przepisach prawa z tytułu nieterminowej realizacji zadań przewidzianych w tych programach. Nie zrealizowano natomiast następujących wniosków NIK z wcześniejszych kontroli. W Krajowym Programie Ochrony Powietrza nie zawarto wytycznych dotyczących oceny stopnia realizacji poszczególnych programów ochrony powietrza i nie podjęto skutecznej współpracy z ministrem zdrowia w sprawie prowadzenia badań jakości powietrza w gminach uzdrowiskowych. Dodajmy w gminach, do których jeżdżą Polacy po to, żeby przebywać w zdrowym środowisku, bo jadą tam ci, którzy mają problemy ze swoim stanem zdrowia i jadą tam w celu jego poprawy. Proszę Państwa, bardzo ciekawym zagadnieniem jest zagadnienie związane z opłatami miejscowymi. Wysokość opłat miejscowych pobranych w latach 2014-2016 w skali danego województwa we wszystkich miejscowościach, które nie spełniały minimalnych warunków klimatycznych w świetle obecnych uregulowań prawnych, widzicie Państwo na tym slajdzie. Proszę Państwa, opłata miejscowa to ta opłata, opłata miejscowa to występujący dualizm prawny skutkuje, w kontekście opłaty miejscowej występuje dualizm prawny, skutkuje różnymi zasadami stosowania przepisów odnoszących się do tej kwestii, przy czym w przeciągu 3 lat gminy, które nie zostały, w których nie zostały dotrzymane standardy jakości powietrza, uzyskały łącznie dochody z tytułu opłaty miejscowej w prawie 100 milionów złotych. Opłata ta powinna być pobierana w miejscach, gdzie są spełnione wszystkie normy. Taka jest istota tej opłaty. Zwróćcie Państwo uwagę, tylko w latach 2014-2016 Polacy zapłacili prawie 100 milionów złotych za przebywanie w miejscowościach, w których zanieczyszczenie powietrza przekraczało dopuszczalne normy. A opłata ta w swej istocie jest opłatą za przebywanie w miejscu, gdzie są spełnione standardy jakości ochrony środowiska, także w kontekście oczywiście ochrony powietrza, bo przebywamy tam po to, żeby przebywać w zdrowym otoczeniu. Obecnie funkcjonujące przepisy odnoszące się do zasad pobierania opłat miejscowych, to jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2007 roku, uzależniają jej pobór od dotrzymania standardów jakości powietrza. Jest to wprost wpisane w dokument, który reguluje rozporządzenie Rady Ministrów, który reguluje zasady funkcjonowania i pobierania opłaty miejscowej. Poprzednio listę miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, określał wojewoda w drodze stosownego rozporządzenia. Nie musiały zostać dotrzymane standardy jakości powietrza. Wejście w życie nowych przepisów nie wyeliminowało z obrotu prawnego poprzednich rozstrzygnięć w tej sprawie. Czyli jeżeli gmina była wpisana jako ta, która może pobierać opłatę miejscową, wejście w życie nowych przepisów nie wyeliminowało jej z tej listy, mimo że w tej miejscowości stale lub okresowo są przekraczane poziomy zanieczyszczenia powietrza. Proszę Państwa, nasza ocena, nasze uwagi kierowane do kolejnego ministra, czyli do ministra energii. Minister energii nie podjął wystarczających działań adekwatnych do skali problemu. Projekt rozporządzenia w sprawie parametrów jakościowych paliw stałych, przygotowany z dużym opóźnieniem w stosunku do potrzeb, a ponadto przyjęte w nim rozwiązania zabezpieczają w znacznie większym stopniu interesy lobby węglowego, aniżeli dążenie do ochrony obywateli i środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem zanieczyszczenia powietrza. Nasza ocena projektu rozporządzenia, jeszcze będę o tym mówił, w kształcie, który został Państwu teraz przedstawiony, jest oceną negatywną. Brak opracowania w wyznaczonym terminie do końca 2017 roku wspólnie z innymi resortami założeń kompleksowej polityki publicznej mającej na celu ochronę wrażliwych grup społecznych przed ubóstwem energetycznym to kolejna krytyczna nasza uwaga kierowana do ministra energii. Kolejna uwaga to niepodjęcie wystarczających działań w kontekście opracowania i wprowadzenia w życie tzw. taryfy antysmogowej dla energii elektrycznej, która może nie gwarantować niższych kosztów ogrzewania w sytuacji wykorzystywania urządzeń grzewczych przez okres dłuższy niż 8 godzin w ciągu doby. Jak Państwo wiecie, taryfa antysmogowa miała służyć ograniczeniu kosztów dla tych ludzi, którzy korzystają z ogrzewania elektrycznego. Ale proszę Państwa, ogrzewa się dom nie przez 8 godzin dziennie. Będziemy, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani w raporcie, jest to dłużej rozwinięte. Najistotniejszą kwestią wydają się być prace zmierzające do opracowania projektu wymagań jakościowych dla paliw stałych.
Polska jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Tym bardziej dziwi brak standardów jakościowych dla paliw stałych. Niestety propozycje przedstawione przez ministra energii w tej sprawie nie zapewniają ochrony obywateli i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. Dopuszcza ona bowiem do sprzedaży węgiel kiepskiej jakości o wysokich parametrach popiołu, wilgoci i siarki, a może w niewystarczającym stopniu zabezpieczać także przed wykorzystaniem paliw najgorszej jakości, czyli tzw. mułów i flotokoncentratów. Zaproponowana zawartość siarki w węglu przeznaczonym także do sektora komunalno-bytowego, czyli dla obywateli, jest znacznie wyższa niż w węglach kamiennych obecnie wykorzystywanych przez sektor elektroenergetyczny, w którym eksploatowane są instalacje spalania paliw wyposażone w urządzenia do odsiarczania. Zwróćcie Państwo uwagę, parametry jakościowe paliwa stałego, który może palić Kowalski, są gorsze, czyli są niższe niż dla podmiotów, dla firm, dla elektrowni. A tamte podmioty mają instalacje do odsiarczania, wychwytywania zanieczyszczeń. Absurdalność tej sytuacji polega na tym, że dopuszczamy gorsze normy do indywidualnych palenisk, które oczywiście nie wychwytują tych zanieczyszczeń. Czyli mielibyśmy sytuację, w której wyższe są normy, bardziej ekologiczne dla podmiotów na przykład z sektora elektroenergetycznego niż dla sektora komunalno-bytowego, czyli dla obywateli. Istotne jest również to, że takie parametry nie zagwarantują odpowiedniego paliwa dla kotłów, których standard przyjęły poszczególne sejmiki województw w uchwałach antysmogowych. Tym samym w wielu przypadkach nie będzie możliwe osiągnięcie celów, dla których wdrożono te rozwiązania, a więc osiągnięcie standardów jakości powietrza. Macie Państwo niespójność między propozycją przyjętą, zaproponowaną przez ministra energii, a tym, która wynika z programów przyjmowanych przez poszczególne sejmiki województw. I bardzo ważna kwestia, będziemy ją podkreślać. Założenia polityki publicznej dotyczącej ubóstwa energetycznego są istotne w kontekście planowanej oferty finansowej dla działań związanych z gruntowną termomodernizacją i wymianą źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym. Ponad 100 miliardów ze środków publicznych zapisanych w latach 2018-2029 nas cieszy. Bardzo to ważny sygnał. Bez rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego tak naprawdę nie ma skutecznej walki z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. Ale proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy na tym pierwszym etapie. Dzisiaj mamy deklarację rządu. Powtórzę jeszcze raz, bardzo ważną, istotną, ocenianą pozytywnie ze strony Najwyższej Izby Kontroli, że rząd ten problem zauważył, ale przed nami jest jeszcze cała droga. Deklaracja finansowa to jest pierwszy krok. My potrzebujemy programu, który te środki finansowe przełoży na odpowiednie działania wsparcia tych obywateli, którzy ze względów ekonomicznych nie mogliby zmienić paliwa na bardziej ekologiczne, ale też często droższe. Taryfa antysmogowa. Większość istniejących elektrycznych urządzeń grzewczych w Polsce pracuje nie w reżimie 8 godzin, czyli w tym reżimie, które jest zaproponowane jako reżim tańszej taryfy, ale w reżimie od 10 do 16 godzin. Jeżeli tego problemu nie rozwiążemy, taryfa antysmogowa w dużej części może być fikcją. Ona musi obejmować tyle godzin, ile godzin wykorzystuje obywatel do tego, żeby ogrzewać mieszkanie, jeżeli ma być realnym narzędziem wspierania działań związanych z poprawą jakości powietrza w Polsce. No i proszę Państwa, to jest ten minister, który jako jedyny dostał pozytywną ocenę w zakresie działań przez siebie podejmowanych. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, oceniamy pozytywnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Dlaczego? Minister ten przygotował rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe w terminie określonym w Krajowym Programie Ochrony Powietrza, przy czym wymaga ono uzupełnienia w celu wyeliminowania ryzyka wprowadzenia do sprzedaży urządzeń niespełniających przewidzianych parametrów. Chodzi o wprowadzenie definicji kotła, objęcie tym rozporządzeniem również urządzeń, które mogą funkcjonować pod innym nazewnictwem, ale są wykorzystywane do celów grzewczych. Ten proces już widzimy, że zaczął się odbywać na rynku.
Należy również zaznaczyć, że przedmiotowe rozporządzenie stanowi jeden z kilku niezbędnych elementów warunkujących poprawę jakości powietrza poprzez wyeliminowanie możliwości sprzedaży starych, niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe i jego samoistny wpływ będzie niewystarczający dla osiągnięcia wymaganej jakości powietrza w skali kraju. Proszę Państwa, macie już Państwo oceny na poziomie krajowym. To jest ocena krytyczna w kontekście ministra środowiska. Także w kontekście różnych działań ministra energii przedstawiliśmy swoją negatywną opinię. Zauważyliśmy także pozytywne działania ministra przedsiębiorczości, ale program walki z zanieczyszczeniem powietrza obejmuje trzy poziomy. Krajowy, regionalny i lokalny. Teraz przechodzimy do opisu tego, co dzisiaj jest na poziomie samorządów województw. Urzędy marszałkowskie wywiązały się z podstawowego obowiązku ciążącego na władzach samorządów województw i opracowały program ochrony powietrza. Przyjęte programy charakteryzowały się niestety odmienną konstrukcją, także w kwestii oszacowania istotnych parametrów dla ochrony powietrza, a w konsekwencji zróżnicowaną przydatnością w procesie zarządzania poprawą jego jakości. Wynikało to m.in. ze zbyt ogólnych regulacji odnoszących się do zasad opracowania programów ochrony powietrza. Przyjęte okresy obowiązywania poszczególnych programów, 7-14 lat, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lutego 2018 roku świadczą o nieprawidłowej transpozycji niektórych wymogów dyrektywy Unii Europejskiej. Wszystkie skontrolowane samorządy województw przyjęły w latach 2016-17 tak zwane uchwały antysmogowe, lecz zapewnienie skutecznej kontroli i realizacji tych postanowień będzie niezwykle trudne. W żadnym z badanych programów nie założono w roku końcowym osiągnięcia poziomów docelowych, na przykład dla benzopirenu. Dane o osiągniętych efektach ekologicznych w skali poszczególnych województw wskazują jednoznacznie, że dotychczasowe tempo realizacji działań naprawczych dotyczących niskiej emisji jest dalece niewystarczające do uzyskania wymaganej jakości powietrza w perspektywie czasowej założonej w aktualnie obowiązujących programach ochrony powietrza. Przygotowanie programów ochrony powietrza, tutaj nieprawidłowość dotyczyła niedokonania przez województwo na przykład dolnośląskie w wymaganym terminie aktualizacji tego programu. Najlepsze rozwiązania dotyczące konstrukcji tego programu w naszej ocenie zastosowano w województwach małopolskim i śląskim. Z kolei umiarkowaną przydatnością cechował się taki program dla województwa dolnośląskiego. A najtrudniejsze do implementacji i nadzoru rozwiązania przewidziane w programie zapisano w programach dla województwa mazowieckiego i łódzkiego. Tutaj nasza ocena tych programów jest najbardziej krytyczna. Dyrektywa KAF, najważniejsza regulacja prawna Unii określająca wymogi dotyczące jakości powietrza i wdrażania planów działań mających przywrócić odpowiednią jakość powietrza, to ten dokument, który można powiedzieć jest punktem odniesienia dla takich programów. Uchwały antysmogowe, to one mogą określić standard kotła lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze całości bądź części danego województwa. Niemniej jednak z uwagi na ograniczone możliwości kontroli realizacji postanowień tych uchwał w skali województwa zbyt mały potencjał kontrolny służb gminnych oraz wysokie koszty badania próbek spalenisk. W ocenie NIK rozwiązania te, które przyjęto w uchwałach antysmogowych, nie będą stanowić najskuteczniejszego mechanizmu prowadzącego do jakości poprawy powietrza. Ponadto określone w uchwałach antysmogowych rozwiązania nie były jednolite, co zdaniem NIK-u nie znajduje racjonalnego uzasadnienia w świetle takich samych głównych czynników kształtujących jakość powietrza w poszczególnych regionach. Pamiętajcie Państwo, że uchwały antysmogowe oczywiście stanowią uprawnienia samorządu województwa wynikające z artykułu 96 ustawy Prawo ochrony środowiska i można powiedzieć, że na poziomie regionalnym to podstawowe narzędzie, którym może się posługiwać samorząd województwa celem zaplanowania, przeprowadzenia działań, które mają służyć poprawie jakości powietrza. No i proszę Państwa, jedna z w kontekście tej Polski lokalnej najważniejsza infografika. Przeanalizowaliśmy w badanych przez nas 5 województwach, jak w oparciu o realizowane programy przyjęte przez samorządy województw, ile lat będzie trwało rozwiązanie problemów pyłów PM10, pyłów PM2,5, czy benzoapirenu, czy w kontekście okresu założonego realizacji programów ochrony powietrza. Należy pamiętać, że są to dane uśrednione,
Na podstawie informacji ze wszystkich gmin, a w poszczególnych jednostkach czas niezbędny do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza może być zdecydowanie dłuższy. Państwo macie te dane, które wyliczyliśmy w oparciu o dane z poszczególnych województw i później przełożyliśmy na wyniki na poziom całego województwa. W świetle aktualnych regulacji prawnych obowiązek ustanowienia działań naprawczych mających na celu osiągnięcie poziomów docelowych benzapirenu może być ograniczony tylko do takich działań, które nie pociągają za sobie niewspółmiernie wysokich kosztów. Mówimy o obecnie obowiązujących regulacjach. Zgromadzone dane o osiągniętych efektach ekologicznych za latach 2014-16. Te dane przeanalizowaliśmy także korzystając z ekspertów zewnętrznych. Pozwoliły na określenie aktualnego stanu zaawansowania działań naprawczych, czyli stopnia realizacji założeń poszczególnych programów ochrony powietrza. Macie Państwo unikatowe dane, których jeszcze nikt w Polsce nie przedstawiał. No i co z tych danych wynika? Na podstawie tych informacji oszacowano, że osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji pyłów PM10, PM2,5, benzoapirenu ze źródeł powierzchniowych. Mówimy o danych z sektora komunalno-butowego. Przy bieżącym tempie działań naprawczych może zająć w skali poszczególnych województw od 24 do 100 lat. I tak, w województwie łódzkim, podam oczywiście te dane, które napawają nam z największą troską, przy dotychczasowym poziomie rozwiązywania problemu zanieczyszczenia powietrza, rozwiązanie problemu pyłów PM10 zajmie 99 lat. W województwie małopolskim przy obecnych działaniach rozwiązanie na przykład problemu benzoapirenu zajmie 77 lat. W województwie mazowieckim pyłu PM2,5 ponad 60 lat. W województwie dolnośląskim osiągnięcie dopuszczalnych norm benzoapirenu to prawie 50 lat perspektywa czasowa, a w województwie śląskim w kontekście pyłu PM2,5 to ponad 40 lat działań, jeżeli one będą prowadzone z dotychczasową aktywnością, która była w ostatnich latach. Proszę Państwa, i trzeci poziom, najniższy, poziom lokalny. Urzędy miast i gmin. Tylko 4 z 13 skontrolowanych przez nas gmin, czyli 30%, przeprowadziło szczegółową inwentaryzację źródeł emisji powierzchniowej. Nie wszystkie gminy w latach 2014-16 realizowały działania polegające na wymianie likwidacji starych, niesprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe w sektorze komunalno-bytowym. Program osłonowy zapewniający dopłaty do wyższych kosztów ogrzewania po wymianie źródła ciepła na paliwo stałe wdrożyła tylko jedna ze skontrolowanych gmin, to jest miasto Kraków. Skala i tempo działań naprawczych w gminach z wyjątkiem Krakowa było dalece niewystarczające, żeby osiągnąć wymaganą jakość powietrza w perspektywie czasowej założonej w programach ochrony powietrza. Przypominam, że tu nie mówimy o wszystkich gminach i miastach w Polsce, tylko o tych, które kontrolowaliśmy w próbie. Niewystarczające środki własnych gmin, widzimy, że środki własnych gmin są niewystarczające w stosunku do potrzeb, brak spójnych i trwałych mechanizmów finansowania ze źródeł zewnętrznych to jeden z podstawowych problemów. Mówimy także o zbyt małej skali kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w gospodarstwach domowych realizowanych w części skontrolowanych jednostek, to jest obowiązek miast i gmin. A także mówimy, że ze względu na wysoki poziom stężeń niektórych substancji w otaczającym powietrzu, jego jakość, uwaga, wewnątrz pomieszczeń może nie gwarantować całkowitej ochrony przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego. To jest nowo zauważony problem. Mówimy o problemie jakości powietrza w budynkach, w szczególności w takich budynkach jak żłobki, przedszkola czy szkoły, czyli miejsca, w których długookresowo w ciągu dnia przebywają dzieci i młodzież. Skontrolowane gminy w większości posiadały niewystarczające źródła danych do szczegółowego zaplanowania działań naprawczych w zakresie ograniczenia niskiej emisji, nie przeprowadziły szczegółowej inwentaryzacji w tym zakresie. Zdaniem Izby kompletne dane o źródłach emisji powierzchniowej z sektora komunalno-bytowego stanowią kluczowy element do planowania działań naprawczych. Niemniej jednak NIK dostrzega, że pozyskiwanie danych o źródłach emisji powierzchniowych w dotychczasowej formie ankiety jest
nieefektywne. Duża czasochłonność, wysokie koszty oraz brak gwarancji wiarygodności i aktualności pozyskanych danych w tym trybie to podstawowe problemy. Wymiana starych kotłów na paliwo stałe była głównym działaniem naprawczym wskazywanym w poszczególnych programach ochrony powietrza przez poszczególne samorządy. Program osłonowy, czyli rekompensata zwiększonych kosztów ogrzewania po likwidacji kotła na paliwa stałe, był realizowany poprzez formy pomocy społecznej. I proszę Państwa, najważniejszy fragment dzisiejszego naszego spotkania, czyli ocena ogólna tego, co zastaliśmy w kontekście przeprowadzonej przez nas kontroli. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania skontrolowanych podmiotów publicznych nie zapewniają w Polsce właściwego zabezpieczenia mieszkańców i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza substancjami takimi jak pyły PM10, PM2,5, benzoapiren czy tlenek azotu. Wysoki poziom i duża skala zanieczyszczeń powietrza świadczą w szczególności o braku skuteczności w wywiązywaniu się z obowiązków ciążących na władzach publicznych, a wynikający z artykułu 68 ust. 4 i 74 artykułu ust. 2 Konstytucji, a także o nieosiągnięciu celów ochrony powietrza ustalonych w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska. Zdaniem Izby, z wyjątkiem nielicznych przypadków, stan taki wynikał zarówno z niewystarczającej aktywności podmiotów publicznych na każdym szczeblu działalności, krajowym, regionalnym i lokalnym, jak i z niedostatecznej koordynacji, a co za tym idzie, niezapewnienia spójności działań realizowanych w ramach rozbudowanej struktury systemu ochrony powietrza. Warunki takie nie sprzyjają efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych na ochronę powietrza, zdaniem NIK, stwierdzone zarówno na poziomie centralnym, jak i wojewódzkim oraz gminnym zaniechania oraz niewłaściwe działania rodzą poważne ryzyko nieuzyskania oczekiwanych rezultatów prowadzących do dotrzymania standardów jakości powietrza obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Tym bardziej maleje prawdopodobieństwo zbliżenia poziomów niektórych substancji w powietrzu w Polsce do znacznie bardziej restrykcyjnych poziomów wynikających z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, a taki właśnie cel wynika z ogólnych założeń polityki Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony powietrza, ochrony środowiska oraz zapisów strategii krajowej wynikającej z Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Proszę Państwa, dlaczego NIK powiedział o nieadekwatności działań w porównaniu do skali istotności problemu? Zwróćcie Państwo uwagę. Wydatki budżetu państwa w 2016 roku to 360 miliardów złotych. To około 20% PKB. Koszty zewnętrzne, skutki ekonomiczne przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza to według Światowej Organizacji Zdrowia prawie 13% PKB. Wspólny program finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i WFOŚ-u dotyczący ochrony powietrza na lata 2018-2029, czyli mówimy o perspektywie najbliższych 10 lat, to w perspektywie 10 lat będzie troszkę ponad 7% jednorocznego PKB. Zwiększone wydatki publiczne na ochronę zdrowia związane z przebywaniem obywateli w zanieczyszczonym środowisku to według danych ekspertów 6% PKB. Wydatki NFOŚ-u na ochronę powietrza to, proszę Państwa, 0,04% PKB, czyli 770 milionów w 2016 roku. Oczywistą rzeczą jest, że są to w stosunku do skali potrzeb wydatki niewystarczające. Oszacowane przez Światową Organizację Zdrowia w skali roku skutki ekonomiczne zanieczyszczenia powietrza w Polsce ponad dwukrotnie przekraczają planowany na 2025 rok podwyższony poziom krajowych wydatków publicznych na ochronę zdrowia. Trudno w tym kontekście pozytywnie ocenić funkcjonowanie systemu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza że wydatki zarówno narodowego, jak i wojewódzkich funduszów ochrony środowiska właściwych dla województw objętych kontrolą na ochronę powietrza w 2016 roku były niemal 200-krotnie niższe od przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia kosztów związanych z przedwczesnymi zgonami spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza.
Dopiero w 2018 roku Fundusze Ochrony Środowiska podpisały porozumienie w sprawie programu finansowego dedykowanego ochronie powietrza, który stwarza szansę na zapewnienie środków w wysokości zbliżonej do oszacowanych potrzeb. Niemniej jednak przeprowadzona przez NIK analiza zgromadzonych materiałów wskazuje na konieczność ponownej weryfikacji przyjętego kierunku działania w zakresie wsparcia finansowego procesów dotyczących termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych pod kątem możliwych do osiągnięcia rezultatów planowych zadań przy równoczesnym uwzględnieniu celów polityki środowiskowej Unii i założeń przyjętych w Krajowym Programie Ochrony Powietrza. Odpowiednio zbliżenia, w drugim przypadku osiągnięcie jakości powietrza zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. I proszę Państwa, już podsumowując, zostały nam wyłącznie wnioski. Po pierwsze wnioski do Prezesa Rady Ministrów. Dlaczego kierujemy na pierwszym miejscu wnioski do premiera? Z uwagi na niedostateczną koordynację działań podejmowanych przez różne jednostki zdecydowaliśmy o skierowaniu oprócz wniosków do poszczególnych ministrów, także wniosków do szefa Rady Ministrów. Te wnioski to cztery podstawowe rekomendacje. Po pierwsze, wykorzystanie aktualnych wyników kontroli NIK do przeprowadzenia odrębnego audytu adekwatności, skuteczności i efektywności obejmującego dotychczasowe działania oraz osiągnięte rezultaty ze szczególnym uwzględnieniem zasadności realizacji poszczególnych działań oraz kompleksowości i spójności rozwiązań przyjmowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Po drugie, to wniosek dotyczący zapewnienia kompleksowej i rzetelnej koordynacji działań planowanych i realizowanych w ramach systemu ochrony powietrza z uwzględnieniem wyegzekwowania m.in. od ministra energii pilnego opracowania takich wymagań jakościowych dla paliw stałych, które rzeczywiście zapewnią ochronę środowiska i obywateli przed zanieczyszczeniem powietrza. Po trzecie, to wniosek dotyczący ustanowienia zasad i procedur systematycznego pozyskiwania danych pełnych i całościowych, obecnie rozproszonych, znajdujących się w posiadaniu różnych resortów i jednostek publicznych, właściwych dla przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści niezbędnych dla procesu naprawczego w zakresie ochrony powietrza. I ostatni wniosek do premiera to wniosek o wyeliminowanie dualizmu prawnego skutkującego różnymi zasadami stosowania przepisów odnoszących się do możliwości pobierania opłaty miejscowej i doprowadzenia do stanu, w którym opłata ta będzie pobierana tylko w miejscowościach, w których zostały dotrzymane standardy jakości powietrza. Proszę Państwa, wnioski kierowane do ministra środowiska. Zmiana rozporządzenia ministra środowiska z dnia 11 września 2012 roku w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych poprzez, to jest ten wniosek dotyczący zmiany tego rozporządzenia, poprzez ustanowienie obowiązku umieszczania w programach ochrony powietrza elementów umożliwiających ocenę prawidłowości, wydajności i skuteczności podejmowanych działań naprawczych w zakresie redukcji emisji ze źródeł powierzchniowych. Ustanowienia jednolitych standardów sporządzania programów ochrony powietrza. Kolejny wniosek to wniosek o nawiązanie współpracy z innymi podmiotami oraz pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, pozytywnie oceniamy ustanowienie takiego pełnomocnika. Uważamy, że to jest dobry, ciekawy element intensyfikacji działań ze strony rządu w kontekście poprawy jakości powietrza w Polsce. I tutaj wnioskujemy, że minister środowiska nawiązał realną współpracę z tym pełnomocnikiem i w celu opracowania propozycji dotyczącej rozwiązań prawnych zapewniających lepsze niż dotychczas możliwości pozyskiwania danych wejściowych do inwentaryzacji źródeł emisji z sektora komunalno-bytowego. Kolejny wniosek dotyczy prowadzenia bieżącej i systematycznej analizy skuteczności działań naprawczych wdrażanych na poziomie regionalnym i stopnia wykorzystania założeń poszczególnych programów ochrony powietrza oraz wniosek dotyczący podjęcia współpracy z ministrem zdrowia w celu rozwiązania problemu prowadzenia badań jakości powietrza w części gmin uzdrowiskowych niezbędnych dla uzyskania potwierdzenia ich rzeczywistego statusu. Mówiąc kolokwialnie, czy są uzdrowiskami, czy są miejscami, w których obywatele z uwagi na stan swojego zdrowia przebywać nie powinni.
Oprócz tych wniosków w informacji przedstawiliśmy jeszcze jeden wniosek. Wniosek o podjęcie działań w celu wprowadzenia do ustawy Prawo ochrony środowiska zapisów zapewniających wykorzystanie wyników modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu i zgromadzonych danych w toku tego procesu, także w ramach tworzenia modeli emisyjnych przez podmioty zewnętrzne opracowujące programy ochrony powietrza na zlecenie poszczególnych samorządów wojewódzkich, a także prowadzenia jednolitych standardów sporządzania programów ochrony powietrza, szczególnie w kontekście określenia metodyki wyznaczania wielkości emisji poszczególnych substancji dla danego rodzaju źródeł emisji, w tym ustalenia sposobu gromadzenia danych wejściowych do inwentaryzacji źródeł emisji, dokładności danych wejściowych przyjętych do inwentaryzacji, czyli w kontekście rozdzielczości przestrzennej jednostek obszaru, a także zasad obliczania efektów ekologicznych osiąganych w wyniku podjętych działań naprawczych. I wnioski do ostatniego ministra, czyli do ministra energii, to wnioski o zweryfikowanie założeń projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w szczególności pod kątem zaproponowanych poziomów zawartości popiołów, siarki oraz wilgoci w celu rzeczywistego zapewnienia ochrony obywateli środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, określenie w projekcie rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych maksymalnego udziału masowego najdrobniejszej frakcji węgla, jest to szczegółowo opisane w raporcie, w celu wyeliminowania ze sprzedaży paliw o najgorszej jakości, w tym mułów i flotokoncentratów, czyli paliwa, które jest już niewykorzystywane w zdecydowanej większości krajów europejskich. Ścisła współpraca z innymi podmiotami w celu niezwłocznego opracowania założeń kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną ochronę wrażliwych grup społecznych przed ubóstwem energetycznym, zwłaszcza w kontekście planowanego przez Fundusze Ochrony Środowiska przeznaczenia środków publicznych ponad 100 miliardów złotych na realizację programu związanego z ochroną powietrza. Będziemy jak mantra powtarzać, problemem w Polsce jest problem ubóstwa energetycznego. Odpowiedzialnością rządu jest zaproponowanie rozwiązań, które ten problem realnie ograniczą, bo bez rozwiązania tego problemu będzie wieczny problem z tym, że część obywateli będzie palić byle co w takich piecach, które nie posiadają. Weryfikacja wprowadzonej taryfy antysmogowej na energię elektryczną, ostatni wniosek do ministra energii, pod kątem możliwości faktycznego zapewnienia obniżenia kosztów ogrzewania przy jej zastosowaniu i zminimalizowaniu różnicy w kosztach tego ogrzewania przy wykorzystaniu innych nośników energii. I proszę Państwa, już samo podsumowanie. Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Do niego wnioskujemy o jak najszybsze dokończenie prac nad nowelizacją rozporządzenia regulującego wymogi dla kotłów na paliwa stałe, zmierzającą do objęcia tymi przepisami również kotłów wykorzystywanych do wytwarzania ciepła wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę niedrzewną. To jest ta furtka, która dzisiaj jest wykorzystywana. Zwracamy uwagę na ten wniosek. Minister, o którym do tej pory nie mówiliśmy, ale bez współpracy, z którym problem nie zostanie rozwiązany. Minister zdrowia. Do niego wnioskujemy, żeby podjął współpracę z ministrem środowiska w celu rozwiązania problemu braku wyników badań jakości powietrza w części gmin uzdrowiskowych i wobec niemożliwości przeprowadzenia przez WIOŚ bezpośrednich pomiarów jakości powietrza we wszystkich gminach uzdrowiskowych wypracowanie innego, alternatywnego rozwiązania w tej kwestii. Do ministra zdrowia wnioskujemy także o podjęcie działań mających na celu zapewnienie wykonywania badań jakości powietrza wewnątrz budynków pod względem zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi i benzopirenem oraz przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści możliwego zastosowania urządzeń ochronnych w przypadku wysokich stężeń tych substancji, na przykład tak zwanych oczyszczaczy powietrza, a także o rozważenie możliwości zainicjowania badań medycznych bazujących na obserwacjach krajowych w zakresie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich wykonanie z uwagi na znacznie wyższe niż w innych krajach Unii Europejskiej poziomy stężeń niektórych substancji w powietrzu, zwłaszcza benzopirenu, substancji rakotwórczej i możliwie bardziej dotkliwe negatywne skutki w związku z tym przebywania w takim środowisku. I proszę Państwa, wniosek do Prezydium Sejmu.
NIK kieruje do Prezydium Sejmu wniosek w sprawie rozpatrzenia przez Sejm problemów związanych z kształtowaniem polityki ochrony powietrza na szczeblu krajowym, która powinna uwzględniać ograniczenia wykorzystania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym. Uważamy, że problem jest tak istotny, że wnioskujemy do Prezydium Sejmu, żeby stał się przedmiotem debaty, analizy na forum polskiego parlamentu. I proszę Państwa, ostatni slajd. Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o zainicjowanie zmian w strukturze ogrzewania gospodarstw domowych. Proces ten wiemy, że będzie realizowany stopniowo, dlatego wnioskujemy, żeby stopniowo, ale z uwzględnieniem przynajmniej dwóch pierwszych wniosków, które za chwilę Państwu przedstawimy, ten proces rozpocząć. Wniosek pierwszy to jest wniosek o podjęcie niezwłocznych działań, czyli to wymagałoby podjęcia decyzji, która wyeliminuje możliwość stosowania paliw stałych w nowo powstających obiektach budowlanych pozostających w zasięgu sieci ciepłowniczej lub gazowej. Najwyższa Izba Kontroli upomina się o zmianę przepisów prawa, które będą jasno mówić, jeżeli powstają nowe budynki, a które powstają na przykład przy ulicach, gdzie jest miejska sieć ciepłownicza, gazowa, to uważamy, że trzeba będzie podjąć decyzję o tym, że tego typu budynki mają być ogrzewane właśnie z miejskich sieci ciepłowniczych. I taki wniosek przedstawiamy jako wniosek do niezwłocznej realizacji. Wniosek w perspektywie średniookresowej, czyli najbliższych 5-10 lat, to wniosek o wprowadzenie obowiązku podłączenia istniejących obiektów budowlanych do sieci ciepłowniczych lub gazowych w przypadku istnienia takich możliwości technicznych i zapewnienia faktycznej realizacji tych wymogów. W przypadku budynków, które są położone przy takich sieciach, mówimy nie natychmiastowy obowiązek, ale perspektywa na przykład do 10 lat jako perspektywa obowiązku podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. I proszę Państwa, wniosek trzeci w perspektywie długookresowej, 20-30 lat. Wprowadzenie całkowitego lub częściowego, na przykład w regionach najbardziej narażonych na występowanie zjawisk smogowych, ograniczenia w stosowaniu paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym przy równoczesnym wdrożeniu rozwiązań zapewniających wsparcie procesu inwestycyjnego i rekompensaty z tytułu zwiększonych kosztów ogrzewania wskutek zastosowania niskoemisyjnych źródeł ciepła. Zdaniem NIK realne możliwości osiągnięcia zdecydowanej poprawy jakości powietrza, zbliżenia jej do poziomów zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia zapewni tylko zmiana struktury ogrzewania gospodarstw domowych w Polsce poprzez stosowne ograniczenia z poziomu centralnego przyjętego. To muszą być zmiany przepisów prawa, możliwości wykorzystania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym. Proszę Państwa, Najwyższa Izba Kontroli nie buja w obrokach. Podzieliliśmy te wnioski na te, które powinny być wdrożone natychmiast, te, które są w perspektywie średniookresowej i te, które są w perspektywie długookresowej. Ale bez odwagi podejmowania decyzji, bez zapisania działań w różnym horyzoncie czasowym nie nastąpi w Polsce poprawa jakości powietrza. Chciałbym także Państwa poinformować, że już jutro zaprezentujemy drugą część wyników kontroli. Ona dotyczyć będzie przede wszystkim zagadnień związanych z ograniczeniem emisji z transportu, czyli to będzie ta część dotycząca w sposób szczególny dużych miast. Przejdziemy teraz, jeżeli Państwo pozwolą, do pytań. Zaproponuję taką formułę dla mnie najbardziej sprzyjającą. Łatwe pytania proszę kierować do mnie, trudne do doradcy koordynatora kontroli, pana Dariusza Gorczycy. I oczywiście bardzo prosimy do mikrofonu pytań. Justyna Glusman, Ruchy Miejskie Warszawskie. Czy jest jedno, jakieś miasto w Polsce, które jakoś pozytywnie odróżnia się, jeżeli chodzi o poprawę kwestii środowiskowych i jakości powietrza od innych miast? Jeżeli tak, to jakie to miasta? Nie traktujemy tego jako trudne pytanie, ale proszę pana doradcę, bo nie miał jeszcze możliwości zabrania głosu. Znaczy, mówiąc humorystycznie, krążą legendy w internecie, że jest takie miasto w Polsce, ale zupełnie poważnie to będzie dość trudna odpowiedź, dlatego że takim miastem jest na przykład Kraków.
Kraków, który podejmuje zdecydowanie najwięcej działań i osiąga największe efekty ekologiczne. Paradoks polega na tym, że Kraków równocześnie ma jedną z najgorszych jakości powietrza w kraju. I to wynika z wielu czynników, między innymi z tego, że mamy takie, a nie inne źródła ogrzewania, czyli w Krakowie jest bardzo dużo źródeł ciepła na paliwo stałe. Coraz ich mniej, przepraszam, jest ich już coraz mniej, ale było bardzo dużo. I Kraków ma fatalne warunki przewietrzania, najgorsze w Polsce. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o poziom działań samorządowych, można powiedzieć, że tutaj inne miasta mogą się uczyć. Problemem jest jeszcze to, co dzieje się w gminach ościennych, dlatego że Kraków leży w Kotlinie, podejmuje dużo tych działań, natomiast okoliczne gminy no w znacznie mniejszej skali te działania realizują i niestety emisja z tych gmin ma też bardzo duży, o tym pan prezes wspominał, tak zwana emisja napływowa, ma też bardzo duży wpływ na jakość powietrza w Krakowie. Natomiast jeśli odpowiadając już tak zupełnie na pytanie, to oczywiście są miasta, które charakteryzują się całkiem dobrą jakością powietrza na północy Polski. Owszem, tam też występują, jak powiedział pan prezes, takie miasta, gdzie ta jakość powietrza jest niedostateczna, ale generalnie tam te warunki przewietrzania są znacznie niższe. No jest też taka teoria, że nie opłaca się tam włazić mułów i flotokoncentratów, ale to już może trochę w kwestii humorystycznej. Chociaż pewnie ziarno prawdy w tym jest. Bardzo proszę. Dzień dobry, Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna. Pytanie odnośnie tej taryfy antysmogowej, dość absurdalnej, jeżeli chodzi o jej skutki i atrakcyjność dla grupy docelowej. Nie wiem, czy może to padło, przepraszam, chwilę się spóźniłem, natomiast czy wiadomo, ilu odbiorców, ilu klientów tych sieci operatorskich, dostawców prądu przerzuciło się na te taryfy antysmogowe i ewentualnie z nich zrezygnowało? Czy mamy jakieś takie statystyki pokazujące popularność tego rozwiązania? Szczerze mówiąc, nie zbieraliśmy takich danych, ale też nie zakładamy, że była to jakaś porażająca ilość z uwagi na to, że nie jest to korzystna taryfa i jej ocenę zawarliśmy w wystąpieniach. Mówimy o tym, że ona po prostu nie zapewnia, a co więcej, w niektórych przypadkach może nawet prowadzić do wyższych kosztów ogrzewania, więc tak naprawdę tylko ktoś, kto no nie wiem w zasadzie, czym musiałby się kierować, albo nie mając wiedzy i zachęcony taką pozorną ofertą, mógłby skorzystać z tej oferty, natomiast było troszkę artykułów, które już sugerowały, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, no i sądzimy, że ono tak też zapisaliśmy to, że ono nie będzie realnym narzędziem do walki ze smogiem w Polsce. Czy jeszcze mają Państwo jakieś pytania? Dobry, ja chciałam podpytać o opłaty klimatyczne i o uzdrowiska, bo widzę, że zwracają Państwo uwagę na dość duży problem. Czy to oznacza, że z kontroli NIK wynika, że jednak no, jesteśmy troszeczkę... Nasza łatwowierność jest trochę wykorzystywana, te pieniądze, które płacimy zawsze na przykład spędzając urlop w danej miejscowości, wykorzystywane są nie w tym celu, co trzeba. No i co z tymi uzdrowiskami, bo pan minister powiedział przed momentem, że, no, że generalnie rzecz biorąc nie ma odpowiednich standardów i w pewnych miejscach zasugerował pan minister, że nawet zdrowie może się pogarszać, mimo tego, że są to miejscowości uzdrowiskowe, więc... Gdzie ten problem leży i czy rzeczywiście jest tak, że zgodnie z tym, z wynikami waszej kontroli, no te opłaty klimatyczne, to jest nadużywane i opłaty klimatyczne wykorzystywane są niezgodnie z tym celem, na który powinny być wykorzystywane? No to tutaj trzeba rozgraniczyć dwie kwestie, to znaczy opłata miejscowa nie jest utożsamiana z opłatą pobieraną w gminach uzdrowiskowych. To są dwie różne kwestie, chociaż wynikają z przepisów tej samej ustawy. To, co pokazywał pan prezes na slajdzie, czyli taką mapkę z wysokością tych opłat, dotyczyło opłat miejscowych, to znaczy opłat pobieranych w miejscowościach, które nie są uzdrowiskami. One mają taką możliwość i ideą obecnie obowiązujących przepisów jest to, żeby między innymi w tych strefach, gdzie są położone gminy, które pobierają te opłaty, były spełnione standardy dotyczące jakości powietrza. Natomiast w przypadku opłat pobieranych w gminach uzdrowiskowych, tu jest troszkę inna sytuacja, bo tutaj w zasadzie sam status gminy uzdrowiskowej niejako sankcjonuje to, że gmina może pobierać taką opłatę. Trzeba by się było wrócić krok niżej i powiedzieć, no to w takim układzie jak to się dzieje, że gmina taki status może dostać. I tym problemem zajmowała się Izba w kontroli chyba sprzed 2 lat, o ile mnie pamięć nie myli, ale jest to wskazane też w naszym raporcie i do tego się też odwołujemy. No i tam rzeczywiście było powiedziane, że w większości tych gmin, gdzie były dostępne takie badania, te standardy nie były spełnione.
No ale mimo to właściwy resort jakoś tam nadawał, czy potwierdza, bo w tej chwili co 10 lat gminy muszą występować o potwierdzenie tego statusu uzdrowiska. Ale jeżeli właściwy resort potwierdzi taki status, to gmina ma prawo pobierać te opłaty. Natomiast no, innym pytaniem jest to, czy rzeczywiście resort powinien potwierdzać taki statut. Ale to jest kwestia dosyć trudna i delikatna, chociaż rzeczywiście to, co powiedział pan prezes, w wielu tych miejscowościach standardy dotyczące ochrony powietrza nie są spełniane. Drugim problemem, którym się zajmowaliśmy, jest to, jak to jest mierzone w chwili obecnej, bo rzeczywiście Inspekcja Ochrony Środowiska nie jest w stanie wykonać pomiarów bezpośrednich, to znaczy wstawić, już mówiąc kolokwialnie, tej stacji pomiarowej do każdej gminy uzdrowiskowej. I tutaj rzeczywiście z tej informacji, o której wspominałem sprzed 2 lat dotyczącej uzdrowisk, był taki wniosek, żeby no, minister środowiska z ministrem zdrowia zawarli jakieś porozumienie w tej sprawie i my to sprawdzaliśmy w toku obecnej kontroli. Takich działań nie ma dalej i tu rozwiązania nie są podjęte. Natomiast co można zrobić w tej kwestii? No bo rzeczywiście nie ma pieniędzy w Inspekcji Ochrony Środowiska na to, żeby we wszystkich gminach uzdrowiskowych postawić stacje pomiarowe. No, ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że to jest no, z różnych szacunków wynika 250, 300, może i 350 tysięcy wstawienie takiej stacji. Do tego jeszcze dochodzą koszty obsługi takiej stacji, które nie są też małe. No, naprawy, ktoś musi pojechać po te poborniki, bo są stacje manualne, gdzie to trzeba odbierać codziennie i tak dalej. To już jakby nie wchodząc w szczegóły. Natomiast co można zrobić? No, dwojakie są rozwiązania. Albo można zapewnić gminom możliwość sfinansowania takich zakupów we własnym zakresie, przy czym tutaj zwracamy uwagę, że te badania musiałyby się odbywać pod jakimś nadzorem, tak aby spełniały te metodyki referencyjne zapisane w dyrektywie KFE źródłowo, ale... Proszę Państwa, czyli co Najwyższa Izba Kontroli mówi? My jesteśmy za tym, żeby samorząd mógł kupić taką stację, ale żeby była rzeczywista, zewnętrzna weryfikacja wiarygodności danych uzyskiwanych przez stację, którą zakupił samorząd lokalny. Czyli dokładnie. Nie może być tak, że ktoś płaci i sam czuwa nad rzetelnością tych danych. A druga rzecz, bo to też nie mówimy, że to tak ma być, bo Izba też rekomenduje różne rozwiązania i tu potrzeba jest działań ministrów. Druga rzecz to jest taka, że można wykorzystać w tym zakresie model matematyczny, który jest stosowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska na potrzeby dokonywania ocen jakości powietrza i ten model umożliwia odpowiedź na takie pytanie, jaka jest jakość powietrza w gminie, gdzie nie ma stacji pomiarowej. Tyle tylko, że musi być odpowiednia procedura prawna też przewidziana do tego, w jaki sposób, w jakim trybie, kto ma się do kogo zwrócić i w jaki sposób te dane można uzyskać. Ale jest taka możliwość i ten model matematyczny, tak jak mówię, umożliwia odpowiedź na takie proste pytanie. Jaka jest jakość powietrza w gminie, gdzie nie jest spełniona jakość powietrza? Co więcej, przepisy prawa mówią, jaką dokładnością taki model powinien się wykazywać i jest on weryfikowany w oparciu o wyniki ze stacji pomiarowych, więc ten model można powiedzieć no, z dużą dokładnością pokazuje, jaka ta jakość jest w tych gminach uzdrowiskowych. Problem ten, tak jak powiedziałem, jest dość delikatny i tutaj, no cóż, no, to jest kwestia też, tak jak mówię, działań resortów i to, co pan prezes powiedział na początku. Nie ma rzetelnej walki ze smogiem bez prawidłowej i skutecznej diagnozy. Jeżeli minister środowiska i minister zdrowia będą chcieli takiej diagnozy dokonać, to są do tego narzędzia i są takie informacje zawarte. I jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście gmina, która chce być uzdrowiskiem, spełnia wymogi dotyczące jakości powietrza, czy nie. Natomiast no, kwestia jakby natury prawnej i dalszych działań weryfikacji tego przez resorty, przy potwierdzaniu statusu uzdrowiska dla gmin. To już niestety musicie Państwo pytać właściwych ministrów, jak to się dzieje, dlaczego te uzdrowiska faktycznie mają statut uzdrowiska. Proszę Państwa, mają Państwo tak, jeszcze jakieś... Jeszcze podsumowując jednym zdaniem, zwróćcie Państwo uwagę. Mówimy bardzo wyraźnie. Problem zanieczyszczenia w powietrza w Polsce to problem w wymiarze cywilizacyjnym. Jeżeli na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie ponad 30 to miasta w Polsce, to nie jest problem, od którego można uciec. Cieszy nas, zauważamy, że rząd w pewnej dłuższej, średniookresowej perspektywie założył znaczny wzrost nakładów na rozwiązywanie problemu zanieczyszczenia powietrza. Zauważamy też ustanowienie pełnomocnika rządu, który się tą problematyką zajmuje, ale pokazujemy, że w dzisiejszym stanie organizacyjnym, prawnym, braku rzetelnych, wiarygodnych danych, braku koordynacji,
Dzisiaj bez rozwiązania tych problemów nie będziemy sukcesywnie i skutecznie rozwiązywać problemu zanieczyszczonego powietrza. Zwróćcie Państwo uwagę, jaką wartość ma nasz raport. Nasz raport to nie jest tylko fotografia rzeczywistości. To jest mapa drogowa tego, co ma robić władza wykonawcza, co powinna robić oczywiście, w kontekście podejmowanych szczegółowych działań, także rekomendacje dla władzy ustawodawczej, jakie zmiany przepisów są wymagane, żeby dać realne narzędzia rozwiązywania tego problemu. Najwyższa Izba Kontroli ucieka od ocen politycznych. My mówimy, pewne działania pokazujemy jako dobre, pewne działania uważamy, że są nieskuteczne. Zwróćcie Państwo uwagę w kontekście także poszczególnych resortów. Jedno z ministerstw zostało ocenione pozytywnie, inne negatywnie, a trzecie otrzymało według skali NIK-u tak zwaną ocenę opisową. Bo to nie na polityce nam zależy. Macie Państwo szczegółową propozycję rozwiązania tego problemu. W tym tygodniu jeszcze otrzymacie diagnozę, jaki jest problem miast w kontekście zanieczyszczeń komunikacyjnych. W tym tygodniu jeszcze przedstawiciel Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym przedstawi Państwu także w Najwyższej Izbie Kontroli wnioski z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, a mamy nadzieję, bo Polska jest koordynatorem międzynarodowej kontroli w 15 krajach europejskich, że w perspektywie najbliższych kilku miesięcy dostaniecie szczegółowy raport, tak jak powiedziałem, z kilkunastu krajów. I w grupie tych krajów są także te, które realnie sobie naprawdę nieźle poradziły z rozwiązaniem problemu zanieczyszczenia powietrza. I my w tym raporcie pokażemy, jakie tam były działania podjęte. Zwróćcie Państwo uwagę, jak szeroko Najwyższa Izba Kontroli podeszła do tej problematyki i z punktu widzenia decydentów, tych, którzy podejmują decyzje, żeby walczyć skutecznie z zanieczyszczeniem powietrza, będą mieli komplet informacji, które są istotne z punktu widzenia postawienia diagnozy, przyjęcia programów naprawczych i oczywiście konsekwencji w ich realizacji. Jeszcze pan redaktor Pawłowski. Dzień dobry, Pawłowski, Jakub, Gazeta Prawna. Ja chciałem spytać, bo na samym początku konferencji padło takie stwierdzenie, że Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia usunięcie programu Kafka. I stąd też chciałem spytać, jak Izba ocenia atrakcyjność tego programu i co w tym programie takiego było, a czego brakuje w obecnych propozycjach rządu, bo NWOŚ często przekonuje, że wszystkie te rozwiązania zostały wprowadzone, na przykład w programie Region, natomiast głosy są takie, że jednak nie jest to tak korzystne. I na czym polega ta atrakcyjność Kawki, której teraz nie ma w obecnych programach? Proszę Państwa, zobaczcie to w programie. My mówimy, problem zanieczyszczenia powietrza jest tak istotny, że każdy program, który był, warto go realizować, a nie bym powiedział z punktu widzenia, tam mieliście też Państwo pewien okres, który był pewną przerwą w finansowaniu określonych typów zadań. I stąd nasza ocena, że dopóki nie mamy nowych programów, zawsze będziemy sceptyczni co do ograniczenia finansowania czy realizacji różnych programów, a uzupełni moją wypowiedź jeszcze pan doradca. No to wracając do programu Kafka, to rzeczywiście była wspólna inicjatywa ministra środowiska i NFOŚ-u, że taki program jednolity, trzeba powiedzieć, w skali kraju został stworzony. Tym zagadnieniem szeroko się dość zajmujemy w informacji i jest to opisane, ja powiem krótko. Wykorzystujemy też wyniki innych kontroli, które po pierwsze wskazują, że tych ofert finansowych funduszy ochrony środowiska jest bardzo dużo. One nie zostały dostosowane do potrzeb adresatów, że jednostki nie wiedziały, na co są działania ukierunkowane. W naszej kontroli gminy też wskazywały, że jest skomplikowana procedura naboru tych wniosków, bo gmina musi aplikować odrębnie. Dla funduszu oczywiście może to jest jasne, czy to jest program Kafka, region i tak dalej. Natomiast gmina co jakiś czas ma zmieniane te zasady i program Kafka był o tyle fajny, że dawał jednolite zasady dla całej Polski. O ile dobrze pamiętam, to około 152 milionów zostało wydatkowane przez NFOŚ na program Kafka w tych latach objętych obecną kontrolą. Przy czym potrzeby takie w skali kraju są oszacowane na 150 miliardów, także macie Państwo skalę tych środków, ale on i tak był lepszy niż to, co zostało zrobione w programie Region. Dlaczego? Dlatego, że program Kafka mówił o tym, że można było uzyskać dotację dofinansowującą do 90% kosztów inwestycji związanej z likwidacją paleniska na paliwo stałe. 45% tych środków udostępniał NFOŚ, 45% właściwy WFOŚ.
Co mówi program Region? Program Region mówi po pierwsze, że to już nie jest dotacja, tylko pożyczka. Co, to też macie Państwo wszystko w informacji, co zdecydowanie naszym zdaniem zmienia dostępność tych środków, no bo taką pożyczkę nie każdy, mówiąc wprost, jest w stanie spłacać, nie każdy może dostać, nie każdy ma zdolność kredytową. No i tak jak mówię, co innego jest dotacja do 90%, gdzie tylko 10% jest wkładu własnego, a pożyczka. Druga rzecz jest taka, to też szczegółową analizę Państwo macie w informacji, jaka jest dostępność tych środków z programu Region. W przypadku tam ostatniego naboru to było 50 milionów złotych bodajże na wszystkie działania, nie tylko na ochronę powietrza. Także to naprawdę nie ma o czym mówić, że program Region w ogóle nie był w stanie rozwiązać problemu walki ze smogiem. To, co pan prezes podkreślił, dopiero... Nie zastąpił w pełni poprzedniego programu. Dokładnie. Dopiero to, co teraz się dzieje, czyli to porozumienie Narodowego Funduszu z wojewódzkimi, z Bankiem Ochrony Środowiska, które mówi o tych ponad 100 miliardach środków publicznych, cały budżet programu to jest tam 130 kilka miliardów, ono ma realną szansę pokazać, jakie są faktycznie potrzeby i przyczynić się do tego, z tym, że trzeba pamiętać to, o czym też pan prezes podkreślał, że i tak z naszych analiz wynika, że rozwiązanie smogu to nie jest tylko problem wymiany palenisk, ale także zmiany struktury ogrzewań w gospodarstwach domowych. Tutaj bez jakiegoś ograniczenia stosowania paliw stałych w gospodarstwach domowych my tej jakości powietrza znacząco nie poprawimy. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Wiem, że Państwo mają jeszcze pytania indywidualne, więc Pan Prezes i Pan Koordynator są do Państwa dyspozycji. Oczywiście nasz raport jest na naszej stronie internetowej również dla Państwa. Dziękujemy bardzo.